mieszkamy w hucie od 1994 roku, a nasz staż małżeński będzie 40 lat w tym październiku. Tutaj jest mój mąż, Antoni. Przedstaw się, jak to zawsze mówisz, syn Tadeusza i Gabrieli. Antoni Ciechański, syn Tadeusza i Gabrieli z domu Żebrowska. 42 rozmiar kołnierzyka, 42 rozmiar, taki sam jak Zosi butów. Mieliśmy taką przygodę na własnym ślubie, że ja miałam buty robione na wymiar. No niestety były tak dopasowane, że jak przyszliśmy z każdego tańca, to pod stołem mąż ubierał moje buty, a ja jego, żeby się troszkę rozciągnęły i później znowu wychodziliśmy na parkiet. Moja historia zaczyna się od tego, że tata był tak zwanym białym murarzem. To nie był zwykły murarz, tylko to był murarz, który mógł stawiać wielkie piece, różne techniczne obiekty. Moi rodzice pochodzą z Mazowsza, z Rawy Mazowieckiej i zaczęła powstawać nowa huta. Tatuś przyjechał do nowej huty, a mamusia jak zwykle za nim. No i stąd się wziąłem ja. Widzi pan ten drugi bloczek, ten mały? Ten mały bloczek tam. Tam się urodziłem. Tata wyjechał służbowo. Poszli z kolegami się kąpać na Odrze. No i wpadł w wir po bombie czy po czymś. No i wciągło go. Nie odratowali go. Pamiętam ten dzień, ale tylko dzień, zapach, słońce. No i smutek. I mama musiała iść do pracy, a mnie odprowadzała do przedszkola. Przedszkole jest tam, proszę pana, tam. Tu wszędzie mieszkali koledzy, przyjaciele. A na placu centralnym rosły rumianki. Tak. W tym czasie. W podstawówce jeszcze były najważniejsze długie przerwy. Och, kochałem długie przerwy, bo na długiej przerwie Antoś szedł do szatni, otwierał okno, wychodził, biegł szybko, po drodze się rozbierał i wskakiwał do rzeki Dubni, najukochańszej rzeki Nowej Huty. Wskakiwałem do wody, nie umiejąc pływać. Natomiast miałem incydent taki w zawodówce, że pani bibliotekarka mało nie dostała zawału. Bo poszłem wypożyczyć książkę, no i już tam książki tam te wypożyczone. No i sięgłem tam na wyższą półkę, takie dwie grubsze książki. Tytuł tej książki to był Noce i dnie. I pani bibliotekarka zobaczyła, że ja to wypożyczam i mówi tak: Antoś, 8 lat ta książka leży tam na półce. I ja się nie spodziewałem w życiu, że ktokolwiek po nią sięgnie. Ja ją przeczytałem. Te wieżowce powstawały, jak ja już byłem chłopcem, chodzącym do podstawówki. Niech pan popatrzy. Tutaj była kubka piasku. Pierwszy skok było z pierwszego okna. Drugi skok było z drugiego okna. Trzeci było z trzeciego okna. Czwarty z czwartego. Jak pan myśli, do którego okna doszedłem? Siódme. Mama miała ambicje, że skończę technikum hutniczo-mechaniczne. Ja natomiast miałem troszkę odmienne zdanie. I poszedłem do szkoły średniej, ukończyłem technikum, specjalność energetyka cieplna i przyjąłem się na kombinat imieniem Lenina. Prócz tego chodziłem na tak zwane fuchy i jeszcze musiałem znaleźć czas, żeby dojechać do Zosi. Jak przyszła sobota, to mama się mnie pytała, jedziesz do Zosi? Jadę. No i jak przychodziłem z pracy, ubierałem szybko czyste ciuchy i bach na dworzec, no do Trzebini, przesiadka do Libiąża i rodzice Zosi pozwalali jej przyjechać ze mną do Krakowa w dni wolne, na przykład miała kupić nici, no i za którymś razem Antoś sobie umyślał tak. Powiedziałeś, że jedziemy do kina. No niech będzie, no, co tak powiedziałem. Było, że jedziemy do kina, po czym ja tu nie znałam okolic. No idąc, wysiedliśmy z tramwaju. Po prostu jak zobaczyłam na bloku napis osiedle willowe, to ja mówię, ja dalej nie idę. I od tego momentu zaczęło się uprowadzenie. Bo mówię, chodź, nie bój się, nie ma nam bili. Tak. No i Zosia jakoś była tak słaba, że
że doszła. Wspólna współpraca doprowadziła do tego, żeśmy się znaleźli przed majestatem mamy, mojej mamy. Cecylia się urodziła w takich czasach, gdzie był wyż demograficzny, więc jak miała te 3 lata, ja chciałam wrócić do pracy. No i tak właśnie dostałam tą pracę w przedszkolu jako tam referent do spraw finansowo-gospodarczych. No i równocześnie mogłam córkę też w tym przedszkolu mieć. W związku z tym, że chciałam warunki materialne polepszyć. I z tego tytułu wyjechaliśmy na eksport do Rosji. Budowaliśmy elektrownię atomową, ale jak pan kadrowy z Energopolu powiedział mi, w Rosji, że ja poszłem, że córka ma mi się urodzić, że muszę jechać do domu. Powiedział, że urodzenie dziecka to nie jest ważna sprawa rodzinna. No nie, i... Nie przedłużyłeś kontraktu. Nie przedłużyłem kontraktów. Dla mnie to był szok i nie chcę znać tych ludzi. No bo jak? A dzisiaj jesteśmy z Tolusiem bardzo szczęśliwi. Mamy 2 dzieci, Cecylię i Ludwika. W średniej szkole przyszedł do mnie kolega, otworzyła mu moja mama i kolega pyta, dzień dobry, czy jest Antoni? Mama mówi, tu taki nie mieszka. I kolega poszedł, wyszedł z klatki tam 50 metrów do przodu, mama otworzyła okno i pyta się, panie, Ciechański? Tak, Ciechański. A to nie Antoni, tylko Tolek. Wszyscy mnie znają pod imieniem Toluś. Zdrobnienie. Do dnia dzisiejszego jestem Toluś. Chodź, Miśku. Także to jest życie.